No cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jakże ja jestem dumny, że mogę to powiedzieć. Z gry Assassin's Creed Identity. I pragnę na wstępie zauważyć, że ja przepraszam bardzo, poprzedni odcinek miałem przyjemność być nagrywany, kiedy to ogrywałem ten Assassin's Creed Identity przy pomocy pada w taki sposób, że miałem telefon przypięty do tego właśnie, do, no właśnie. Do no właśnie gamepada przy pomocy specjalnej spinki. Ale. I ja przepraszam bardzo. Miałem ja przyjemność zdać sobie sprawę, że jest to absolutnie niekorzystne. Jest to raczej wątpliwy pomysł. Że. Jest to raczej wątpliwy pomysł. I miałem ja przyjemność zdać sobie sprawę, że to jest raczej, że takie coś jest raczej wątpliwym pomysłem, bo potem trzeba to wszystko niepotrzebnie ściągać. Trzeba to będzie ściągać, żeby móc załadować tego gamepad, żebym mógł naładować tego gamepada, a tę spinkę się bardzo ciężko zdejmuje i równie ciężko zakłada na tego gamepada. Tym bardziej patrząc na to, że potem obudowa mojego telefonu się troszkę zaczyna odrywać. No ale w każdym razie. Chociaż nie, bo jeszcze tego tematu nie skończyłem. No i z tego też powodu postanowiłem, że będę nagrywać gameplay, będę ogrywać, będę ogry, będę nagrywać swoje gameplay przy pomocy gamepada w AC Identity, mając telefon przypięty do statywu. Dzięki czemu no pewna forma przyzwoitości zostanie jednak zachowana, bo jak to mam oprzeć o coś telefon i potem się niepotrzebnie i potem niepotrzebnie go podnosić z no właśnie regału, żeby coś na nim zrobić. Na statywie go sobie zamontuję i będzie spoko. Przy czym właśnie, no statyw, którego chyba wam nie pokazywałem, a który będzie wykorzystam do kręcenia swojego najnowszego filmu, który oczywiście, że się zdąży jeszcze pokazać przed końcówką tego roku spokojnie. Ale trzeba jeszcze, no oczywiście wszystko zapowiedzieć, żebyście wiedzieli, co z czym się to wszystko tutaj gra. No dobra, a teraz przechodząc do gry. No właśnie, jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku, który ukazał się miesiąc temu. Ja bardzo przepraszam, dane nam było rozprawić się z trzema najemnikami przebranymi za tak zwanych tax collectorów, którzy przybyli do miasta Monterigioni i rozpoczęli wymuszanie haraczy na jego mieszk na mie mieszkańcach, na tamtejszych mieszkańcach. I Adriano Arangeri, jako jedyny asasyn w okolicy, przebywający aktualnie w tym mieście, postanowił im pomóc. Zaś. Zaś po tym ja bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, okazało się, że w kryjówce głównego bohatera wybranego przeze mnie miał przyjemność pojawić się złodziej, który ukradł należącą do Bractwa Asesynów tajemniczą skrzynkę. I tak się właśnie rozpoczyna tryb fabularny tej gry. I tak się właśnie rozpoczyna tryb fabularny tej gry. Aczkolwiek, zanim będziemy go kontynuować za sprawą krwi uzdrowiciela, za sprawą misji krew uzdrowiciela, to pozwolę sobie pójść na pewne kompromisy. I nie mam na myśli, i nie mam tu wcale na myśli. I chodzi mi konkretnie o fakt, że no właśnie, miałem przyjemność swoimi gamingowymi umiejętnościami zadebiutować w tej grze dziwnie. No przecież jak na typowo początkującego wiedzieć grze, kurde, no przecież sami widzieli, no przecież jak zapewne widzieliście poprzedni odcinek, to widzieliście, że pewnych rzeczy nie dane mi było ogarnąć od razu, tym bardziej, że grałem wtedy, gdy mając,
w tę grę, mając telefon przypięty do pada, o czym już powiedziałem, że to jest raczej niepraktyczne. Raczej nie, powiedziałem już, bez żadnego sugerowania. No to jest fakt, to się właśnie stało. I z tego też powodu, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości, postanowione zostało przeze mnie osobiście, abym na początku, zanim będziemy kontynuować historię Adriano Arangeriego, przeszkolimy się w specjalnym ośrodku treningowym Animusa znajdującym się w kanadyjskim Montrealu. No i właśnie. Oto mamy. Trening zabójstw, czyli tak zwanych asasynacji. Tak zwanych asasynacji, czyli po prostu zabójstw. Follow the objective to learn how to perform assassinations. You can finish a mission without being detected if you plan your assassinations carefully. No właśnie, jeżeli będziesz bezpiecznie planować swoje asasynacje. Co prawda mogłem to zrobić tak naprawdę jeszcze w międzyczasie, tak naprawdę w międzyczasie, no ten. Między nienagrywaniem odcinków, ale prawda jest taka, że lepiej mieć już to, że lepiej to wam też pokazać, żebym pokazał się wam od tej bardziej profesjonalnej strony niż tamte niepowodzenia. Teraz nauczysz się czegoś o zabójstwach, o asasynacjach i poziomach wykrycia. This tutorial teaches you how to perform high and low profile assassinations. Reach the waypoint to begin. You are locked in high profile for this phase. Assassinate the guard. Haja! Dobrze. Assassinations performed while in high profile will alert nearby guards. You will then become exposed and the guards will attack you. A, wystarczy też po prostu jump into high stack. O nie. Lepiej się stąd zmywać. Wait until you become anonymous. Dopóki nie zostaniesz anonimowy. Los Parviero. To jest nasz treningowy asasyn, mam rozumieć. Po prostu wyjść z tego. Low profile skills will not alert nearby guards. New Codex Entry. Ha, Hidden Blade, ukryte ostrze. Samouczek ukończony. You have now learned how to assassinate your enemies. Remember, you gain less notoriety in low profile. Dobrze! You have now learned how to assassinate your enemies. Właśnie nauczyłeś się, jak zabijać swoich przeciwników. No i tak będziemy kolejno przechodzić te tutoriale. Kolejno przechodzić te tutoriale, aby. Aby się odpowiednio wyszkolić w tych i owych rzeczach. No, asasynacje. Standardowe asasynacje w wysokim, niskim profilu i to, czym mogą one poskutkować. Teraz walka. You will now learn how to engage enemies in combat and how to defeat them. That besides attacking, you can also parry enemy attacks by holding your finger on the screen. Oraz zmieniać jeszcze tych przeciwników. Teraz nauczysz się, jak likwidować swoich przeciwników i jak się przed nimi bronić. No kurde. No i swoją drogą należy zaznaczyć, że tak jak również wspomniałem w poprzednim odcinku, tak naprawdę jednak pod pewnymi względami, no pewne ubytki jednak są, bo nie jest aż tak, no sterowanie takie zautomatyzowane jest jeszcze bardziej niż w klasycznych odsłonach. This tutorial teaches you to basic techniques of combat. Reach weapon to begin. Aha. Aha. During combat you can parry the enemy attacks to be... Defend yourself. Naciśnij przycisk ataku, by parować. Jazda! O tak! Przytrzymaj, aby parować ataki przeciwnika. Tak jest. Dalej! Huh?
Tam przeciwnicy są wysoko zaalarmowani. Ha? A? A? I o to chodzi. While engaged in combat, you can switch between your enemies. Swap the direction of non-select target to lock on to him. I jeszcze raz. Dalej! A! Niech to! Ha? By charging your kill token meter, you will be able to prevent an execution. Kill one guard in order to receive your first kill token. You have gained a kill token. Every second hit will now grant you another one. Beware, you will lose one token each time you get hit. No i? Oho! Ale! On guard! Okej, okay, tamto to była wpadka, to się nie liczy. Tak jest! Okay, by charging your kill token meter, you will be able to perform an execution. Kill one guard in order to receive your first token. O nie. Aja! Tak jest! I o to chodzi. Tutorial ukończony! I o to chodzi, kurde. You have learned how to attack and parry while being engaged in combat. Remember, you can change your targets by tapping on them. You have learned how to attack and parry while being engaged in combat. Przy czym tak naprawdę ta obrona i atakowanie to trzeba tak naprawdę oddzielnie robić. A nie w międzyczasie atakowania, bo to się może skończyć źle. No i właśnie, ostateczny etap póki co naszych tych tutaj treningów, podczas gdy wkrótce będzie ich jeszcze więcej odblokowanych, bo póki co są zablokowane. A póki co to tutorial. Orli wzrok, tam wizja, Eagle Vision, tak zwane w każdym razie, no Orli wzrok, czy też jakoś tak. Eagle Vision helps you identify your main target and all of the nearby enemies. Follow the objectives and to learn how to use your Eagle Vision skill. No i kurde, ja przepraszam bardzo, nie żeby coś, ale coś mi się zdaje, że z powodu tego notorycznego ogrywania treningów, coś mi się zdaje, że ten film będzie dosyć długi, chociaż no mogę się mylić, no ale no przedłużyłem nieco ten początkowe gadanie. You will now learn about Eagle Vision and how to use this skill. No właśnie, o ile dwie pierwsze rzeczy miałem przyjemność sobie jak... O ile dwóch pierwszych rzeczy miałem przyjemność się wyuczyć już w trakcie właściwej rozgrywki, Tak, Eagle Vision
No, będzie mi dane dopiero używać, ale zanim będzie mi dane użyć we właściwej misji, to właśnie. This tutorial teaches you how to use Eagle Vision in order to identify mission targets. Oto ja, przepraszam bardzo, pierwsza rzecz, pierwsza umiejętność i tym podobne rzeczy, której dane nam będzie używać. Mogę zmienić swój profil? Niestety nie. Oto pierwsza rzecz, jakiej dane mi będzie używać. Wyprostuj kamerę. Oto pierwsza rzecz, jakiej dane mi będzie dopiero używać we właściwej kampanii. Podczas tych dwóch, no, wyuczyłem się, jedynie się poduczyłem, jak odpowiednio mam je robić. No i a wkrótce dojdzie jeszcze likwidowanie przeciwników z ukrycia i tak dalej. Search area to contest your target. Przecież właśnie pytanie. Na którym przycisku ja mam... Tak zwany Eagle Vision. Nie mam nigdzie, czy co? A, no chyba, że... Active Eagle Vision from your skill wheel. A. Spot the golden target in search area. No właśnie, oczywiście i z tego trybu orła można korzystać wyłącznie mając niski profil. No i proszę bardzo. Identify your target. Move the next waypoint to continue. Eagle Vision also reveals hidden assassin marks in your environment. Find the assassin mark in the area. Find the assassin mark using Eagle Vision. Asasyński znaczek. Tutorial ukończony. You have learned how to use Eagle Vision to find and identify mission targets. Remember, this skill can be useful to scout the cities for enemies. By wyprzeć przeciwników w mieście. You have learned how to use Eagle Vision and find and identify mission targets. Tak jest. Tak więc co? Pewnych rzeczy się poduczyłem teraz oraz nauczyłem się umiejętności, z której dopiero dane mi będzie korzystać. Także fajno. Mówiąc to troszkę z takim akcentem rosyjskim, tak dla przerysowania. No i prócz jeszcze treningów, oczywiście sprawy fabularne. Na czele z ukrytym ostrzem, którego historię możecie sobie przeczytać mniej więcej tutaj. No właśnie. I marki asasynów. No i jeszcze oczywiście lokacje na czele z Monteregionim. O właśnie, coś takiego. Ja bynajmniej nie zamierzam absolutnie tego czytać. Wy to sobie zróbcie. Journal, pamiętnik. Skorumpowany. No właśnie. I tutaj jest wszystko, wszystkie sprawy fabularne, które możecie sobie przeczytać. Ja absolutnie tego robić nie będę. No i postacie. Na czele z dobrze nam znanym z Assassin's Creed Brotherhood, chociaż ja jeszcze nie grałem w tę odsłonę. No i strażnicy. Tak jak powiedziałem, absolutnie nie ma mowy o tym, abym cokolwiek wam z tych rzeczy czytał. Wy sobie poczytajcie. A tymczasem... No tak, często się też robi niestety z tym.
No tak, często się też niestety robi z tym gamepadem, że mu coś odwala i nie chce się. Nie chce się wcisnąć, nie chce się docisnąć. No i proszę bardzo. Udało się po chwili. Krew uzdrowiciela. Znajdź Pietro de Gallencia i zabij go. Wyzwania. Nie zabijaj nikogo poza Pietrem de Gallencią. Okej, okay, czyli coś całkiem przeciwnego do tego, co mieliśmy wcześniej. Armor. I miecz usilniony. Hint. Always be sure to scout your everyone before accessing new areas. Zawsze sprawdzaj dokładnie swoje położenie zanim ten. Ukończ krew uzdrowiciela, aby odblokować możliwość zabijania przeciwników z kryjówek. No dobra. Tak więc ruszamy. Ekspozycja fabularna. Nie mogąc uciec ze skrzynką, złodziej remained stranded inside the city. Złodziej musiał pozostać, musiał skryć się w mieście. Po odkryciu, że złodziejem jest Pietro de Gallencia, Adriano postanowił, że upoluje go dzisiejszej nocy albo nigdy. Postanowił, że dzisiejszej nocy odbędzie się. Adriano postanowił poczekać, aż nadejdzie pora mroku, by móc go przenieść na łono Abrahama, czy jak to tam inaczej przetłumaczyć, no sami wymyślcie lepsze tłumaczenie. Odkryj, kto jest złodziejem. Okej, okay, tutaj już przeciwnicy są o wiele bardziej wymagający, ja bardzo przepraszam. Skill list na prawą bandażę. No i właśnie. Tam jest ten złodziej. You have been detected by your target. Zostałem wykryty, tak? Przez tego złodzieja? No dobra. Wyzwaniem tej misji jest, abym nie zabijał nikogo. Ej, przecież to jest dokładnie ta sama miejscówka, co wtedy. Nie mogąc uciec z... To jest przecież dokładnie ta sama miejscówka, co wtedy. A. Lewy bumper odpowiada za prostowanie kamery. No i właśnie, no uciekł do swojej willi złodziej. Jak go tu teraz dorwać? Trzeba się nad tym poważnie zastanowić. A jak nie, to po prostu się... Zakradnę się tu i ówdzie. To już twój koniec, kolego. Tylko, że trzeba właśnie się do tej willi jakoś dostać. Ale chyba już wiem, jak to zrobić. Trzeba tylko... Trochę parkurowego spirytu, no i to właśnie tutaj nasze asasyńskie, moje asasyńskie umiejętności zostaną odpowiednio zakwalifikowane. I to się wszystko w nocy, no to będę należy zaznaczyć, że się odbywa. Tutaj nic się nie dzieje.
ścigań złodzieja. To będzie szybkie. Uważaj na strażników. O nie! Co jest? Chyba mamy tu nieproszonego gościa. Chyba coś mi się przewidziało. No ale muszę przyznać, że jednak to, co wcześniej zrobiłem, to raczej miało jak najbardziej sens. No dobra, to się ewentualnie wytnie gdzieś tam na montażu. No ale dobra, prawda jest taka, że... Da się w ogóle sprawdzić mapę? Niestety się nie da. Prawda jest taka, że ta misja to nie jest takie szybkie coś, tym bardziej patrząc na fakt, że kurde! No kurde, spierniczem i po co ja... I przez te treningi ten film będzie znacznie dłuższy niż ten, mogłoby się... Wy to widzicie? Właśnie w międzyczasie tego cięcia miałem przyjemność przenieść się do kolejnej wozu z sianem w celu ukrycia się. No i proszę bardzo, będzie mi dane teraz wspiąć się na to wszystko, by móc dostać się do tego draba. Oby tylko na dachu nie był żaden strażnik. Aby na niej nie zamierzam nikogo zabijać, co najwyżej... Miała przyjemność nastąpić lekka komplikacja, po której szybko się ukryłem. O nie! A jednak! Dobra, trzeba będzie się dostać... Dostać tu i ówdzie. By móc dostać się do tego drania. No i co? Ukrywa się gdzieś w willi. No trzeba będzie się go pozbyć, przecież to oczywiste. Nie. Zabij złodzieja. Przy czym, no kurde, jak to zrobić? Trzeba... Trzeba tutaj manewrować, wymanewrować strażników. Niestety jestem ewidentnie za daleko. No ale póki co najważniejsze jest, abym... Ej, nie! Nie to! Nie stójcie tak, proszę mi! Au! Dziabnął mnie asasyn! Znaleźć go za wszelką cenę! Ej, co jest? Niczym ninja, kurde. Przebiegam teraz pomiędzy nimi. A oni sobie z niczego sprawy nie zdają. Dobrze. I to tyle. Udało się. Misja zsynchronizowana. Udało mi się nikogo nie zabijać przy Pietra de Galencji. Ale cholera jasna, było... Było nie wyłączać. Było kurde nie pozostawać anonimowym, tylko od razu się na niego rzucić tak z zaskoczenia. A tak to... No niestety.
No ale grunt, że nie zabiłem nikogo poza Pietrem de Galencją. I nie ma niestety i nie ma niestety sensu ponownie robić tej misji z racji faktu, że Peter refused to surrender to the assassin took his life. Podczas przeszukiwania nieżywego ciała assassin was not able to locate. Nie mógł przeszukać skrzyni, ponieważ. No właśnie. Nowy kodeks odblokowany. Dajcie mi zobaczyć, co to jest. Pach. Czy to jest grafika Altaira? Inwenta. No i kurde, teraz już odkryłem, gdzie się znajdują te wszystkie rzeczy związane z tym. Each of your assassins have multiple equipment slots you can fill. Śmieciłowcy. Tak jest. Much better. I o to chodzi. Przy czym fakty są też takie, że ten. Skill tree. To mnie interesuje. Co? Nie! No właśnie, no. No właśnie, each class has a unique skill set. No właśnie. No i właśnie to, nad czym ubolewałem w poprzednim odcinku. No przecież z racji, że jest to efekt, to przeciwnicy oczywiste, że w RPG-owej mobilnej odsłonie przeciwnicy nie mają prawa, kurde, paść po jednym ciosie, po zaledwie jednym rzuceniu, rzuceniu sztyletem, rzuceniu nożem. Rzuceniu po jednym pojedynczym oberwaniu rzucanym nożem. Nie giną natychmiastowo po oberwaniu rzuconym nożem, tylko po kilku takich, no właśnie. Ale może się to zmienić za sprawą moich regularnych aktualizacji tego wszystkiego. Also you can purchase a second class for your assassin, gaining new skills that you can use. Wybierając nowe umiejętności, które możesz zobaczyć w detalach. No właśnie, Steel Dagger. Które kurde niestety, ale nie za, które niestety, ale zadaje tylko troszkę obrażeń. I przydałoby się to ulepszyć. Tak jest. Punkty umiejętności. Skill points. Tak jest. Właśnie o to chodzi. Silent Dagger. Można też wybrać drugą klasę? O kurde, czyli co, no, rzucający ostrzami i taki specjalizujący się w złodziejstwie ewidentnie może mi przypaść do gustu, chociaż w złodziej to trzeba akurat chyba kupić. Ranka druga z pięciu. 50% of your current damage, inflicted damage is double if used with anonymous. Odblokuj. Kolejny asasyński slot. Także no cóż. Nieźle się zrobiło, trzeba przyznać. Możemy podnieść też z rangi train. Równe 500 będzie to kosztowało mnie monetek. This skill we advance from rank 2 to rank 3. Uses 1 SP. You have no skill points. Brief taker, passive ability. In the shadows.
No właśnie, jak wybierzemy dany tier, to już taki pozostaje wybrany do pewnych osobistych rzeczy, no. Jeszcze inne rzeczy związane z inventory. Wyposaż. A, tak jest. Mogę to sprzedać za 13 złociszy. Item sold. Takie, które są mi niepotrzebne i zbędne. No właśnie. Tak jest. Detale. Nie no, no trzeba przyznać, że sporo jest tutaj zawartości, ale zapewne ciągnie się już ten gameplay niemiłosiernie. A szkoda, bo chciałbym też przedłużyć go jeszcze o pewną rzecz, tak na koniec, pogadankę. No dobra, może i było to tak naprawdę paradoksalnie długie, chociaż mi się może coś nie wydawać. No ale no, nie będę się tak naprawdę z wami kłócił. Jeżeli długo tego wiemy, to jaka będzie, ale... Tak jest! Oczy zemsty! Mściwe oczy! Miałam przyjemność ostatnimi czasy zajść coś takiego, że, no kurde, pamiętacie jak mówiłem wam o tym, że wreszcie zaczęłem się przejmować epidemią koronawirusa? No to kurde, okazało się, że również zacząłem popadać w lekki obłęd z powodu niemożności zrobienia tych emocjonalnych rzeczy związanych z co poszczególnymi osobistymi rzeczami, do których, no, przyznam się chyba co najwyżej dopiero na początku nowego roku, żeby mieć to absolutnie już za sobą. A nie chcę bardzo angażować swoich uczuć w rzeczy, za które mógłbym zostać prawdopodobnie wyśmiany, patrząc też na co poszczególne internetowe podejrzenia co do tej osoby i innych powiązanych z nią ludzi. No ale w każdym razie, znaczy nie w każdym razie, kontynuacja, no znowu ten sam błąd fleksyjny. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku, bynajmniej z racji faktu swojej regularności. Obiecuję wam i przyrzekam, że no właśnie, w tym miesiącu pojawi się przynajmniej kilka odcinków Assassin's Creed Identity, żeby nie było, i żebyście mieli przyjemność dostarczyć dawkę, no właśnie, co poszczególnodniową, tego wszystkiego, co tutaj mamy. Także no, widzimy się za niedługo, myślę, że w tej grze, a tymczasem do następnego i na razie. No i co to jeszcze tego letniego popadania w obęd, w każdym razie tego wszystkiego mój mózg miał przyjemność zacząć przypominać pobojowisko po walce, które za sprawą wydarzeń z minionego weekendu miały przyjemność się na szczęście teraz zacząć odbudowywać do właściwego pierwotnego stanu, zanim te wszystkie zawijasy kurde myślowe się starzyły. No ale o tym to jest historia na zupełnie oddzielny materiał. A tymczasem do zobaczenia następnym razem. Kurde.